mieści się na tej drodze znoszenia i wzrastania do świętości w samotności. Adres, jakim była Wroniecka 9, a teraz jest miejsce, gdzie ksiądz przebywa i tu składa Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, Baranowo Pas Zmartwychwstania 1, by w to zmaganie włączyć się, w nim mieć jakąś swoją cząstkę, przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła Wronicka 9 w Poznaniu, by przez to przyczynić się do przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do każdego i wszystkich kościołów budowanych dla składania Najświętszej Ofiary Mszy nieposoborowych uczt Polski, Europy i świata. Gdyby osoby, które nie tylko w bezżenności, ale w bezżenności są, te rzeczy rozumiały, myślę, że widzielibyśmy w tym miejscu jakieś twarze, nowe twarze, inne twarze. Dużo łatwiej jest pozostać na właśnie tej postawie analizowania ustawicznie swego położenia, opuszczenia, takiego rozdrapywania ran, zamiast zająć się czymś gorliwie dla dobra swojej duszy, dla dobra Kościoła Świętego. No i wreszcie też dużo łatwiej poddać się sentymentalizmowi, zgryźliwości, samolubstwu, zgryźliwości, która może prowadzić, jeśli chodzi o troskę o własne zdrowie, wprost do psychicznych powikłań, do psychicznych chorób. Oby, nie daj Boże, te przestrogi, znaczy te złe skutki, jeżeli komuś przychodzi żyć w bezżenności, aby nie podejmował pracy nad sobą, nie dotknęły nikogo z godnych wiernych, nikogo z nas. Ja żyję w bezżenności. Daj nam, Panie Boże, łaska Pańska, że żyjemy w tym domu wspólnie, jako w domu katolickim. Póki co jest to gospodarz domu, jest układ jakiś tam rodzinny z tytułu więzów krwi, ale wcale tak nie musi być. Z panem Marcinem Gachem, który tutaj żył, nie wiązały nas żadne więzy krwi. Ja był tutaj z własnego przyjazdu, odjechał kiedy chciał. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.